No musiało dać! Jestem top 10 Polski. 10 tysięcy łapek i wbijam tak 1000 pucharków na jakimś zadymiarzu. Hej, cześć, witajcie, ja jestem Damian i witam was bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Jeżeli jesteście stałymi widzami i na bieżąco oglądacie wszystkie odcinki daily, bo filmy na moim kanale pojawiają się codziennie, to wiecie, że ostatnio wymaksowałem cały karnet zadymiarski i odebrałem Charlie. I tego pięknego skina za 70 poziom również. Dlatego w dzisiejszym odcinku bierzemy Charlie i musimy ją wymaksować, słuchajcie, na maksymalny 11 poziom, czyli będziemy musieli ulepszyć to do tego 11 levela i jeszcze na koniec kupić to hiperdoładowanie plagę, żeby mieć ją na maksymalnym poziomie mocy. Oprócz tego będziemy też wykonywać jeden ultra trudny challenge. Ale to za chwilę, bo jeszcze muszę wam pokazać szczęśliwca z ostatniego odcinka, który wygrał ode mnie skina. Gratuluję serdecznie. Jak najszybciej zgłoś się do mnie pod nagrodę. A pod tym odcinkiem chciałbym jednej osobie sprezentować takiego pięknego skina do grifa. Saneczkowy grif, mega fajny, mega rzadki, bo był dostępny właśnie na ostatnie święta i teraz nie da się go normalnie kupić. Ale jako, że mam współpracę z Supercellem, to załatwiłem właśnie takie grify do rozdania dla was. Także jeżeli chcesz zgarnąć takiego pięknego saneczkowego grifa, to szybko zostaw łapkę w górę pod tym filmem, subskrybuj mój kanał, miej wpisany najlepszy kod w Brawl Stars, czyli kod Damian, i napisz w komentarzu, ile masz zadymiarzy na swoim koncie. Jak widzieliście, ja w tym momencie mam wszystkich 73, ale prawdopodobnie niedługo się pojawi nowy zadymiarz Rick i też będę musiał go odblokować. No to co, słuchajcie, ta Charlie wygląda dosyć biednie, więc musimy ją wymaksować, ale ja wam jeszcze nie powiedziałem, jaki jest ten dzisiejszy ultra trudny challenge, jaki sobie wymyśliłem. Musimy zobaczyć, jaka mapa dzisiaj jest na solo. Taka, wygląda nawet spoko. To wyzwanie będzie polegać na tym, że jak wymaksuję już Charlie na ten ostateczny level, tak żeby była turbo mocna, to odpalę starcie w trybie solo, nie wiem, czemu mi się duo kliknęło, i będę grał non-stop bez wychodzenia z gry, klikając cały czas zagraj ponownie, zagraj ponownie, zagraj ponownie, zagraj ponownie, zagraj ponownie, tak długo jak tylko dam radę. Mam nadzieję, że uda mi się wbić ponad 500 pucharków, zobaczymy, ale już z takiego wyniku byłbym mega zadowolony, może też zaatakujemy więcej, no wszystko wyjdzie w praniu. Wiem, że to wszystko na pewno zajmie mega dużo czasu, obstawiam, nie wiem, ze 3-4 godziny grania, więc słuchajcie, docencie to i zostawcie łapkę pod tym filmem, nawet jak nie chcecie brać udziału w tym giveawayu, to jest gruby challenge, dlatego 10 tysięcy łapek pod tym filmem i robię coś takiego z kolejnym zadymiarzem, a teraz lecimy! No to tak, po pierwsze, ulepszmy sobie na skina. I tak, ja mam te 3 skiny do wyboru i muszę wybrać takiego skina, którym będę grał już, słuchajcie, do końca, no bo nie będę mógł po prostu zmienić go w trakcie. Więc uznajmy, że zagramy tą może niesamowitą Charlie, a czemu nie? Niech moc Spider-Manów będzie z wami, słuchajcie, z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność, dlatego my zwiększamy moc i już mamy drugi level, już mamy, słuchajcie, trzeci poziom, już mamy czwarty i ona w ogóle za każdym razem zlatuje tutaj z góry, już mamy piąty, okej, okay, już mamy szósty, dobra, teraz siódmy. Jezu, jak to fajnie wygląda, jak ta zadymiara tak od razu leci do góry. Ósmy poziom mocy i teraz dziewiąty, dokładnie tak. Jezu, ja się bałem, że mi trochę punktów może nie wystarczyć, ale jednak na spokojnie. Dobra, dziesiąty poziom mocy i teraz będziemy wbijać już ten ostateczny jedenasty. Także let's go, Charlie jest wymaksowana i pozostaje mi teraz tylko wybrać, jakie tutaj gadżety do niej wziąć, jakie gwiezdne moce i kupić hiperdoładowanie. No dobra, no to tak. Jeżeli chodzi o wypuszczanie pająków, które odszukują, atakują najbliższych wrogów, to jest spoko, ale ja myślę, że chyba wezmę ten kokon do regeneracji, on będzie dla mnie bardziej OP, no po prostu będę mógł się leczyć w każdej jakiejś takiej trudnej sytuacji i to pozwoli mi na początku na pewno wygrywać więcej gierek niż przegrywać, tak, dlatego szybko tutaj bierzemy, o, przestrzeń osobista, Charlie owija się w kokon, regenerując 50% swoich łącznych punktów życia. To jest to, czym tak mega werę wkurzałem, jak nagrywaliśmy odcinek, więc myślę, że to będzie dobre. Jeżeli chodzi o pierwsze wyposażenie, to weźmiemy sobie damage, bo to jest zawsze spoko, zawsze może uratować troszeczkę tyłek. A jeżeli chodzi o gwiezdną moc, bo myślę, że pójdziemy też w pierwszy star power, bo po prostu jak kogoś złapię w kokon, to później łatwiej będzie mi go załatwić. A też gramy na solo, więc trzeba mieć to na uwadze, dlatego gwiezdna moc trawienie już jest na moim koncie. Od drugiego wyposażenia to wiecie co, ja pójdę w to, bo mam tutaj to leczenie moje kokonowe i będę miał jeden kokon więcej do zrobienia w grze, więc spoko. No i teraz dla naszej niesamowitej Charlie jeszcze musimy kupić hiperdoładowanie. Mam ten codzienny prezent, jego akurat odpieram, kredyty wpadają na moje konto, no i kupujemy to hiperdoładowanie, także Charlie wypuszcza pająki w liczbie 3, które odszukują, atakują najbliższych wrogów. Dobra, bierzemy. Let's go, hiperdoładowanie jest już na moim koncie i to jest trzeci zadymiarz z hiperdoładowaniem i chyba drugi, którego mogę używać, tak? Ogólnie, więc mega fajnie. Nie no, w lobby ona prezentuje się naprawdę mocno i każdy ten skin jest fajny, nie wiem, dobra, nie, zostawiamy tą Charlie. Oficjalnie klikam graj i lecimy. A to jest w ogóle pierwszy mecz Charlie na moim koncie, ale ona się tak jakby porusza, jakby miała jakiegoś laga, nie, małego. Nie, nie, czemu, nie, dlaczego, dlaczego jak zacząłem challenge, to mam wrażenie, że jest jakiś lag na tej Charlie. Dobra, ten kolcik to jest Bambik, to szybko go tutaj dziabiemy. Spoko jest to, że mogę sobie przegrać, bo jak sobie przegram, to się nic nie dzieje, tyle tylko, że muszę zagraj ponownie zrobić i mogę spaść na pucharkach troszeczkę niżej. No, dobra, auto ataki OP. Pierwsza
gierka wygrana. To jest pierwsze 10 pucharków. Jeszcze dużo przed nami. Dobra, zagraj ponownie, lecimy. Kokonujemy ją sobie, będzie miała teraz połowę HP. Dobra, niech wróci, niech wróci, niech wróci. Albo czekajcie, ja się też pobawię, skokonuję się. Takie dwa kokony na środku sobie siedzą. I ona teraz wraca z połową HP. Ja odpalam jeszcze hiperdoładowanie. No i niestety Roza zostajesz zjedzona. Także mamy drugiego wina. Ej, widzicie jak ta Charlie u mnie się rusza? Jakby była jakaś zlagowana. Tu się już robi, słuchajcie, ciężej widzę. Ten Cordelius już tu na mnie leci. Ale on jeszcze nie wie. On jeszcze nie wie, że jestem na 11 level. No i mamy porażkę. No Cordelius się nie spodziewał, że ja mam też wysoki level. Jezu, ja mam 10 miejsce, on ma 9. No dobra, no trudno, no zdarza się. Nie, znowu Cordelius, już mi się źle kojarzy. To jest ten sam? To jest chyba ten sam. No nie, dobra, ale w sumie git, bo sobie ucieknę dzięki temu. Co, to jest mój widz? To jest mój widz? No dobra. Dobra. Ten w ogóle co mnie złapał. No dobra, no on to raczej wygra. Czemu dam dislike'a? No jeszcze sobie... Odpaliłem hiperdoładowanie. Patrzcie! Piękna gierka, super. Nie wiem, ziomek dał w ogóle dislike, on myślał, że to wygra, nie? No gościu, gdzie ty tam uciekasz? Nie, aż mi się nie chce za nim... Kokonik, co on zrobił? No chyba nie jest świadomy tego, co zrobił. Rozwalił to i puścił mnie do siebie. A jeszcze mógł to jakoś wygrać, bo mi się już nawet tak nie chciało czekać na niego. 88! Czy ktoś będzie tu zaraz w jakichś krzakach? To są te krzaki, co mnie ten Cordelius zjadł przed chwilą. Ale muszę tutaj się skupić i od razu lecieć po jakieś cuby. Na razie mam dwa i trochę mało. O nie. Jestem w potrzasku, nie? Ja mam dwóch zadymiarzy, którzy się na mnie ewidentnie teamują. Już jednego. Co żeś teammate'a? Dobra, leczymy się, tamten traci połowę HP i to robimy. Teammate'a tamten wystawił. Dobra, uwaga, podjeżdżam go i od razu hiperdoładowanie wjeżdża. Dobra, jest hiperdoładowanie i mamy final run. Chcieli mnie porobić we dwóch? To mają! Coś się w ogóle dookoła mnie świeci, to chyba to, że mam hiperdoładowanie, tak? Dobra, gdzie jest ten ostatni zadymiarz? Tu siedzi w tych krzakach, tu siedzi. Dokładnie. Klasa. No nie, to jest hotdogarz! To jest hotdogarz. Źle to zrobiłem. Myślałem, że jeszcze mnie to jakoś zrespi. Aj, no hot dogas, no. Zrespił się sam. Dobrze, że ta pełra jest trochę w potrzasku. Okej, okay, ja też jestem, ale dobra, ona powinna leżeć, dokładnie. Jezu, tu jest kolejna perła i ona też leży. Jest kolejna perła, co jest? Jedna perła znika, pojawia się kolejna jeszcze z tym samym skinem. Ona jest też rozgrzana na maksa. Dobrze, że jest rozgrzana, bo szybciej złapię bułę i sobie to zmarnuję. O nie, przypał. Dobra, wolę to zrobić już nawet teraz. Jakby to dobrze zrobić? No ona ma strasznie dużo tego damage'a. No spróbujmy autoatakiem teraz. Jest, udało się. Dobra. Jezu, te Cordeliusy! Mnie coś zaraz trafi, ja jak zobaczę jeszcze jednego Cordeliusa w lobby. O nie, nie, no już, no nie mogłem nic zrobić, no. O nie, będzie przypał. Gdzie on polas? Gdzie on polas, ej? No właśnie. Nara. Nara. Nie, lubię to jojo. I nara. No nie, no free winek. Pyk. Pięknie. Jezu, ale się zrespiłem znowu. Najgorzej. Nie, no ja ginę, no. Jeszcze nie ginę. Teraz ginę. Ginę. Dobra, dobrze, że nie poszedłem na tego cuba, dobrze, że się nie połasiłem. Ale ten Leon, jesteś moim wrogiem numer jeden. Błagam, Maciek, powiedz, że jesteś moim widzem. I dojedźmy tego Cordeliusa z kubańca. Nie no, co za zmarnowałem? Okej, okay, gdzie oni są? Co tu się dzieje? O, ciuchciarz tam jest. Aha, super. Dobra. Ja jestem na środku. No proszę, nie bij mnie. No, bij mnie. No nie, no niestety. No tu nie miałem jak wyjść. Ten Leon oczywiście dotrwa do końca. Nie, musimy sprawdzić, czy on wygra. Jak on wygra? Nie, no nie wygra. No nie może tu wygrać. Dokładnie. Dobra, przynajmniej nie wygrał, tak? 130 już. Lecimy powoli. Lecimy, nie śpimy. Tu siedzi. Dobra, ten już odjechał. Dlaczego ona do mnie strzela? Nie strzelaj do mnie. Załatwmy najpierw ciuchcie, potem dopiero się skupmy na reszcie. Dobra, już mam ulta też, mogę sobie zakokonować teoretycznie, tylko że on, nie wiem czy on ma ulta, chyba nie, bo wcześniej zmarnował, a ja też mu za dużo damage'a tutaj nie dałem na sobie zrobić. Dobra, załatwiłem tych dwóch i tego jednego będzie można na koniec tutaj dziabnąć. Dobra, gościu, no niestety. Tutaj ten, dobra, Mandy, to, ale ty idziesz na nią. Idź na nią, jak ją pokonasz, to możemy się teamować. To ja sobie poczekam, nie będę tu marnował czasu. Dobra, no nie biłem cię, no przecież nie biłem cię, obok strzeliłem, tak? No, nie wyzywaj. No jeszcze mnie strzeliła na koniec. Aha. Dobra, no będę musiał to rozwalić. Nice. Jest kolejny winek. Mamy znowu Cordeliusa. Gdzie on jest? Cordeliusz. Cordeliuszu, chodź tu. No właśnie.
Dobra, niech on sobie ucieka. Nie obchodzą mnie te Corneliusy. Przynajmniej nie teraz. Gdzie on tutaj polas? To jest dobre pytanie. Czy ja sobie... Oho! No ma 7? Mega dużo. No teoretycznie jesteśmy tutaj dogadani z tym Otisem. Mam nadzieję, że on zaraz mi nie wbije noża w plecy. Dobra, wysłał serduszko, to ja mu wierzę. Ja mu ufam. Nice. No i dobra, no mamy walkę. Czemu się chce poddać? O, jaki kochany. Ej, mega fajny gracz. Pozdrawiam serdecznie, to raczej nie był żaden widz, ale mega, mega miło, jaki uczciwy. No nie, no proszę, nie bij mnie. Nie bij mnie, no zostaw mnie. No zostaw. Zostawi mnie? No nie zostawi mnie, gdzie? Gdzie? Już mu smutną emotkę wysłałem, mogłem z nim walczyć normalnie. Chciałem się zakumplować znowu. No dobra, plus 7. Ile to nam daje łącznie teraz pucharków? 170 już mamy, czyli prawie 200. On mi tutaj parę cuba zbiera, dziękuję. Bardzo miło z twojej strony, panie Aleksander. Mega, mega dobry ziomal. Dobra, pyk. Nie mega dobry ziomal. Znaczy mega dobry, bo mnie rozwalił, a ja jestem plackiem. Ból, 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 ból. Okej, okay, uciekł mi. Ja sobie tego ulta potrzymam na jakiś lepszy moment. Co on tu robi? Co on tu robi? Co on tu robi? Dobra, mam ulta już tutaj naładowanego, mam hiper doładowanie. Teraz nie mogę tego zbambiczyć. Trzeba to w dobrym momencie użyć. I będzie pięknie. Nic nie mówię, nic nie mówię. Czy widzieliście, gdzie mi palec zleciał? No tak jest, jak się gra 50 gierek bez przerwy. Właśnie strzeliłem ultem w skrzyń. Super. Dobra, no jak chcesz się teamować, to teamuj się, tylko mnie nie bij. On sobie leci po te, po cuby. Aha! No co za ham najgorszy? Nie, nie, nie. Dobra, no teraz zero teamowania z Corneliusami. Jak widzę jakiegoś Corneliusa, to nie ma bata, to odatakujemy go grubo. Nie ma gościu, nie ma, nie będziesz mnie denerwował. Ale mnie te Corneliusy tak denerwują. No chyba nic mnie tak mocno nie denerwuje, nie? Mam nadzieję, że on nie ma ulta naładowanego, zobaczymy. Czekajcie, połowę HP powinien mieć, pyk, pyk. Nara, nara, chciałeś szukać Freda, to Fred ciebie wydyma. Maisie jeszcze, Maisie, ulta w ogóle zmarnowała. Dobra, trochę dostała. Dobra, talerzy, tego kokonujemy. Pięknie, pięknie, ej dobrze. Dobrze mi idzie tą Charlie też na razie, więc git. On mi może uciec od razu ultem, więc muszę się na niego szybko rzucić. To się właśnie też wydarzyło. Dobra, odpalam super doładowanie i wjeżdżam w tego Corneliusa. Pięknie, no co za wygrana. Klasa. Ile mamy tych pucharków już? 220 już pucharków, słuchajcie. Ale jaja, już 13 ranga, no lecimy. Zobaczymy, czy się uda wbić z 500. O Jezu, ale zmarnowałem. On mnie zjawnie zaraz, no właśnie, już miał ulta. Jakby mnie tutaj złapał, to może jeszcze miałby szansę mnie jakoś pokonać. 22 na miejsce na Charlie w Polsce. Kozak. Co to był za dźwięk? Nie wiem, czasem te dźwięki w Brawlu się jakieś dziwne mi robią. Dobra, niech oni się tam klepią. Jaki on jest potężny. Nie, no z nim to nie mam co szukać, nie? Jaki cwaniak. Nie miałem go jak już nawet zakokonować, bo mi się nie ładowało. Tu ktoś siedzi na 10 000%. Czekajcie, sprawdźmy to. No nie, jednak nie. Jest Cordelius, najbardziej znienawidzona dzisiaj postać. Co tam u ciebie jest kill? Jak tam? Mogę zbejtować tego Otisa na to, że sobie tu podejdę i ucieknę niby na górę. To może... No to fajnie zbejtowałem. I co? Czyli ten Corneliusiedział tam u góry. On siedział w tych krzakach, co ja mówię. Na 1000% ktoś tam siedzi i jednak tam siedział. Tak, mamy tutaj Bell, mamy Perłę, a kto będzie od góry? Jeszcze jeden zadymiasz jakiś jest od góry. O dobra, jednak co? Tam jeszcze jeden No widzicie, jakiś kolejny Cordelius się respi z krzaków po prostu. Nie zdążę już drugi raz, za długo czekałem z tym gadżetem. No co za skubaniec, no jak się kręci tym samym. Dobra. No sorry no, ale... No nie. Ta prawo dżungli takie jest, że ktoś tutaj siedzi w tych krzakach i zaraz mnie dziabnie, tak? No kto tutaj jest? Kto tutaj jest? No nie ma nikogo. O tyle dobrze. O Jezu, jak blisko tom na nim. No ten sam dalej żyje. Nikt nie załatwił tego sama jeszcze, ta już po mnie leci. Dzięki, uratowała mnie, jaka miła Nani, patrzcie, mogę sobie teraz wyjść, normalnie tu, tak o. Niech ta Nani się ze mną steamuje na niego, dobra. Dobra, ja sobie siedzę na razie tu. Leci na mnie. Dobra, bałem się, że mnie trafi, wiecie? No dobra, no przynajmniej ją skokonowałem i Dak sobie wygra na 3 cubach, tak? Wygra to? Chyba powinien wygrać to, bo ona będzie miała połowę HP mniej i będzie musiała uciekać. No musi, jednego strzała ma. No gdzie on tu siedzi? No siedzi tu. Dobra, leży. Nie no, zmisowałem. No niestety, no nie dam rady, to za dużo tych kubów. Ma 12 miał kubów, jeszcze zebrał tamte z tamtego. Plus 5, no powoli to teraz leci. Jezu, te Corneliusy, no najgorsze na świecie, no.
Dobra, leżą. Nie, już jestem mega wkurzony. Teraz jest Damian na rage'u. Patrzcie to. Wygrywamy tą gierę. I teraz jak coś takiego powiedziałem, to muszę teraz odwalić coś bambikowego, najbardziej na świecie. Na przykład teraz Grom mógł mnie zabić tak o. Panie Darylku. No pan trochę odwalił manianę. Jeszcze nawet nie zebrał tych cubów tam na dole i przeleciał na środek. On chyba automatycznie tego ulta wcisnął. Dobra. Elo. No i takie gierki to ja lubię. Czekajcie, tu można się... Została kokona, tamten już musi paść i ona też pada. Pięknie. I mamy wygranko. Ile to już jest pucharków, słuchajcie, w tym momencie? 368. Ja. Od zera? Ej, mój telefon umiera. Umiera dosłownie, nie? Grzeje się, jest taki gorący. Oj. Dobra. Nara, gościu. Cwaniaczek Leon chciał wyskoczyć z krzaków. Nie tym razem. Ja jestem tutaj bardzo sfokusowany, żeby dobić te 500 pucharków. Aż tak bardzo, że mi się to nie podoba, że on tutaj podchodził. Ja sobie tu zostanę na razie, bo jest bezpiecznie. Aha, jednak sobie nie zostanę, bo nie mogę. Ktoś tu siedzi, nie? Jezu, no ktoś tu siedzi na 100%. Ja się boję tu wchodzić. Jest, tak. No mówiłem. Nie, tu jest przypałowe miejsce bardzo. A jakoś przetrwałem. Odpuścili mi. Dobra, zostały 4 osoby. No ten wie o mnie, a ja wiem o tym Dagu. Tu... nie no. Ale tu jest młyn! Ale tu jest młyn! Ja to wygram! Come on! Come on! No bierzcie go, bierzcie go! Patrzcie, pali się! Pali się ta perła! Dobra, ja tu zostaję. Ja tu zostaję, bo ta perła, jeżeli nie ma ulta, no to nie wyjdzie stamtąd, nie? Klasa! Wygrałem to! Nie, no nie wierzę! Mocne te gierki tutaj są. Dobra, ile to tych pucharków? 471? Wszędzie ktoś siedzi. A mi się tak lać chce, no nie! No nie wierzę! Z najtrudniejszy challenge Brawl Stars bez siku nie można robić przez 3 godziny. No nie, no mam 6 miejsce i muszę skoczyć do tej toalety. Cześć wszystkim. Czy ona wkuje? Uch, nie, nie mówi, Jezus Maria, nie. Ona nie awkowała. Tutaj trochę ryzykownie, boję się tu wchodzić, więc może lepiej nie. Dobra, jestem. Jezu, wylałem chyba z siebie z wiadro wody. Vera, Vera, Vera. No nie, 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 nie. No nie, 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 nie. Vera! Co? O co się? No nie w tą stronę, kobieto, no w drugą mogłaś wyjść. Ej, mam mokre łapki. Mam mokre łapki, dobra. Czekajcie, wracam tu. Jezu, ta Piper, co tu do mnie strzela? Dobra, ja tu siedzę. Przynajmniej jest tyle, że się usikałem, ale nie mam dźwięków. No właśnie, to się stanie. No umrę teraz, umrę, no umrę. Nie umrę, no umrę. Nie, no i znowu 7 miejsce, no. I tutaj już sami dobrzy gracze. A ja zostanę bez żadnego cuba. Znowu miałem to z tym dźwiękiem. I wiecie co? Chyba dobrze to wyszło nawet. Dobra, mi się znika, żebym szybko te cuby zebrał i będzie naprawdę dobrze. Boję się tych krzaków, ale tu ktoś z nich wylazł wcześniej. Czekajcie, sobie sprawdzimy je całe. To się uda, jeszcze jednego zadymiarza musimy pokonać. Jesteś już top 10 Polski? Super! I słuchajcie, ktoś padł i mamy 3 miejsce. Tutaj Crow jakiś właśnie w tym momencie odpadł. I sprawdźmy, ej, tu są 3 skrzynki. Dobra, szybko je zgarniamy, mam nadzieję, że żaden Dynamite tutaj nie patrzy na mnie za ścianki. I będzie naprawdę pięknie. Czy ma ulta? Ma ulta. Po mnie. Po mnie. Dobra, ale słuchajcie, jest 3 miejsce. No niestety byli ze sobą steamowani. Można to było wygrać, ale 3 miejsce daje mi plus 6 pucharków. I to oznacza jedynie tyle, że w tym momencie mamy 501 pucharków, 20 rangę wbitą na Charlie, bez wychodzenia z gry. Słuchajcie, ile to trwało? Dokładnie 3 godziny. 3 godziny grania, żeby wbić 500 pucharków na Charlie od zera, cały czas klikając tylko zagraj ponownie. No i teraz co robimy, czat? Grać dalej? Próbować dalej? Więcej wbijać? Nie wiem, czy już nie ryzykować? Nie? Nie? Jeżeli wam się ten odcinek spodoba, to możemy zrobić więcej takich tego typu rzeczy. Może następnym razem spróbujemy z jakimiś 2 teammate'ami zrobić coś takiego na 1000. Także ja w tym momencie klikam wyjście i zobaczycie to, jak 500 pucharków naraz wlatuje na moje konto. Uwaga, uwaga, bum! Ja jeszcze nie, bo jeszcze mamy, słuchajcie, star dropy do odebrania oczywiście. No to za tyle gier, co ja wygrałem, no to tutaj mamy aż 300... No musiało dać! No musiało dać!
Come on, musiało! Za to, co dzisiaj się tutaj wydarzyło na live'ie, po prostu ten legendarny star drop musiał wpaść. Na pewno 1000 golda, nie? Już za pięknie, tak pięknie nie może być. Także sprawdzamy. 3, 2, 1 i uwaga, w środku! Ej, mamy skina do perełki! Tego, którego mówiłem, że aż tak bardzo nie lubię, ale zawsze jest to skin do perełki. I fajnie, no i spoko. Jest to zadowolony i przynajmniej nie jest to 1000 monet. I nie było? Przez te star dropy nie było. Słuchajcie, ale no, mam 60 tutaj błyskotek, wszystkie zebrane właśnie z Charlie. Bardzo mi przykro, że nie pokazało się, jak te 500 pucharków tutaj wpada i uzupełnia moje konto. Ale wszystko jest udokumentowane na 3-godzinnym live'ie. Wszyscy tutaj dobrze widzieli, że nie oszukiwałem, cały czas klikałem zagraj ponownie. Też słuchajcie, nabiłem tutaj 900 punktów mastery. W ogóle zobaczcie to. Klikam tutaj tabelę wyników, lokalnie.pl, zadymiarze i oczywiście wybieram Charlie. I zobaczcie, kto jest na 10 miejscu w Polsce. Legenda Damian, dokładnie tak, jestem top 10 Polski właśnie na tej nowej zadymiarze Charlie i zrobiłem to sam grając na solo, więc ja jestem z siebie mega dumny. Fajnie. Siemano.